Dzień dobry. Ostatnią informacją oficjalną klubu jest to, że pożegnał się pan z klubem. Znaczy, jeżeli mógłby pan wyjaśnić, na czym to polegało, w sensie, czy to były zapisy umowne, czy pan się na coś nie zgodził? Nie, jak najbardziej to jest tylko związane z decyzją trenera Mosura, który po ostatnim meczu podziękował za rok współpracy. Dzisiaj podziękowaliśmy zawodnikom, ponieważ podziękowaliśmy zarządowi za współpracę. Cóż, szukamy następnego w naszej karierze. No, tu się skończył. Szukamy następnego. A jakie plany? Są, ale jak będzie coś oficjalnego, to dopiero będzie można coś powiedzieć. A gdzieś już pan wypoczął? Jeszcze nie zdążyłem, dopiero zamierzam. A, dopiero teraz? Tak. A dlaczego nie? Ja pracowałem jeszcze w szkole, więc dopiero skończył się rok szkolny, dlatego dopiero. A teraz. Czy dalszą przyszłość wiąże pan nadal z Piotrem Mosurem? Jak najbardziej. A czy Piotr Mosur może coś już postanowił? Jakieś plany? Czy nadal jak widzieć kwestię uzgadniania? Nic oficjalnego jeszcze nie ma, więc nic nie będziemy zdradzać. To może pytanie takie bardziej dla kibiców, czy dla widzów. Czy co pan zapamięta w świcie? W sensie po odbyciu, jak widzieć tutaj przygody, czy nie wiem. Na pewno przygody jeszcze. Na karierę jeszcze za wcześnie. Bardzo sympatyczne, naprawdę bardzo sympatyczna rodzinna atmosfera w klubie, typowo taki mały klubik, ale poukładane profesjonalnie. Życzę sukcesów w nowym sezonie, nowemu trenerowi, żeby postarał się zrobić niespodziankę jakąś i awansować tej pierwszej ligi. A co ma klub Świt poprawić w swojej działalności, żeby to jak to widzieć... już kwestia trenera, decyzja trenera. Ale może takie poprawić. Już prywatnie, już jak widzieć, niezobowiązująco. Może niekoniecznie nie musi być coś... Nie chcę krytykować tutaj, czy komentować pracę trenera, to będzie jego zadanie. Jest grupa bardzo fajnych zawodników, bardzo ambitnych, walecznych. Trzeba tylko dobrze poukładać. No na pewno, jeżeli odejdzie Kucharczyk plus Zjawiński, to no, na pewno trzeba... O, Kucharczyk już odszedł. Kucharczyk, przepraszam. Odszedł... Znaczy koniec wypożyczenia, więc to... Tak, więc na pewno napastnika będą musieli poszukać dobrego. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję.